Jest teraz 2023 rok, czas zrobić listy książek, które będziemy czytać. To są książki, które naprawdę po prostu zmienią życie. Hej i witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj jest zupełnie inny filmik. Te zupełnie inne filmiki będą jednak moją tematyką, bo lubię sobie o tym rozmawiać i nagrywać te filmiki. Ale dzisiejszy filmik jest o książkach, które zmienią twoje życie. Ostatnio sobie myślałam, nie, w tym roku zrobię coś innego. Co roku albo co jakiś czas czytam ciągle nowe książki w tematyce rozwoju osobistego, takiej duchowości, świadomości. I w pewnym momencie zaczęłam już się zastanawiać, czy to moje czytanie książek to nie staje się taką entertainment, czy moja edukacja nie staje się moją rozrywką. Czyli zamiast oglądać jakieś seriale, to po prostu dla rozrywki sobie czytam książki, ciągle nowa książka, nowa, albo różne wywiady. Oczywiście lubię to robić, lubię się dowiadywać różnych nowych rzeczy, ale tak patrząc na to logicznie albo bardziej tak zastanawiając się nad tym, czytając jedną książkę 5 razy, nauczysz się o wiele więcej niż czytając 5 książek jeden raz. Im więcej razy jakby powtarzasz tą samą wiedzę i aplikujesz ją, to jest już kolejna rzecz, ale jeżeli powtarzasz tą samą wiedzę i czytasz tą samą książkę, bardziej to się zakorzenia w umyśle. Idealnie też, wiadomo, warto nie tylko czytać, ale też wkładać to w praktykę. Czyli nie przeczytam jedną książkę w ciągu miesiąca, już idę do następnej. Nie, lepiej zatrzymać się, zapisać sobie, zrobić jakieś ćwiczenia i włożyć w życie tą wiedzę, której się dowiedziało. Właśnie, żeby nasza edukacja nie stawała się rozrywką, tylko faktycznie też edukacją. Więc w tym roku postanowiłam, że okej, przeczytam 5 raz książki, które po prostu są top zmieniające życie, niż będę zaczynać po prostu 20 nowych książek. Taką zaletą też czytania tej samej książki kolejny raz jest to, że inaczej się ją rozumie. Czyli jeżeli przeczytam jakąś książkę 5 lat temu i myślałam, że jest wspaniała 10 na 10, to dzisiaj zrozumiem ją zupełnie inaczej, wyciągnę z niej inne, nowe lekcje, które też będą warte uwagi. Więc to jest taki mój cel, dowiedzieć się czegoś, z czego z mojej już obecnej wiedzy wyciągnąć jeszcze więcej wiedzy. Ostatnio czytałam właśnie The Power of Now. To jest książka, którą czytam na przestrzeni lat, ona jest taka cięższa i szczerze to nigdy jej nie skończyłam. W tym roku to jest mój plan, ale czytałam ten koncept i zrozumiałam go zupełnie inaczej i wyciągnęłam z niego tyle wiedzy, jak nigdy dotąd. Trzeba czasami też być w odpowiednim jakby nastroju psychicznym, na odpowiednim poziomie psychicznym, życiowym, żeby zrozumieć dane lekcje książki. Więc zachęcam wszystkich, którzy czytają 20 książek rocznie i ciągle jakieś nowe książki po prostu, żeby jednak zatrzymali się i przeczytali jeszcze raz te książki, które uważają za najlepsze. To jest moje pytanie do was. Jaka książka, którą przeczytaliście, była najlepszą książką, jaką kiedykolwiek w życiu przeczytaliście? Napiszcie w komentarzu. Zacznijmy od książki, którą może warto przeczytać na samym początku roku, teraz jak mamy postanowienia i chcemy mieć różne nowe nawyki, chcemy być lepszą wersją siebie. Ta książka to Atomowe nawyki. Nawyk to jest rzecz, którą powtarzasz na tyle regularnie, że ona się po prostu staje automatyczna. I jakość naszych nawyków będzie dyktowała jakość naszego życia. Nawet jeżeli jesteśmy tego świadomi lub nie, warto jest być świadomym i być świadomym naszych nawyków. Ta książka właśnie uczy, jak stworzyć dobre nawyki i jak sprawić, żeby te nawyki nie były u nas tylko przez 10 dni, a potem przestajemy tego robić. Jak zakorzenić sobie dobre nawyki. Daje różne taktyki, podpowiedzi i praktyczne ćwiczenia. 5 minut może nam się wydawać nie tak dużo danego dnia, ale rozłożone w przestrzeni czasu, robiąc to przez 3 lata, codziennie po 5 minut, jesteśmy na kompletnie innym poziomie, więc niewiele od nas wymaga rozpoczęcie danego nawyku, robienie czegoś przez 5 minut dziennie, a rozciągnięte w czasie może dać nam ogromne nawyki. The Four Agreements. W tej książce przedstawione są 4 zasady, takie mantry życiowe, według których warto żyć i dzięki temu nasze życie będzie lepsze. Jest to krótka książka. Kolejna książka właśnie tego samego autora, Don Miguel Ruiz, Mastery of Love. Książka konkretnie skupia się na miłości do siebie i ta miłość do siebie jest taką podstawą do tworzenia jakiejkolwiek innej relacji w życiu z innymi, jest też podstawą do tworzenia naszego sukcesu, więc książka skupia się właśnie na tym, na miłości do siebie.
i akceptacji siebie, co się przeradza właśnie na nasze relacje z innymi ludźmi. Myślę, że każdy powinien przeczytać tę książkę. Nieskrępowana dusza. Ona uczy o koncepcie tego, że my nie jesteśmy sobą tak naprawdę, że wewnątrz nas jest głos, my nie jesteśmy swoim głosem, nie jesteśmy swoimi myślami, jesteśmy świadomością, która to obserwuje. Więc każdy z nas ma głos, który ciągle nam gada. Ciągle nam gada w głowie na różne tematy. Ciągle nas krytykuje, krytykuje innych. Sprawia, na przykład zastanawiam się, o, jednak nie dam rady tego zrobić. Albo, o, czemu ta osoba to zrobiła? Czemu ta osoba na mnie popatrzyła w taki sposób? O, znowu zapomniałaś zamknąć lodówki. I wewnątrz głowy po prostu prowadzimy zawsze dialog. Mając świadomość o tym właśnie wewnętrznym głosie, możemy go uciszyć, możemy go odseparować się od niego i nie wierzyć w każdą rzecz, którą on nam mówi. Jest to niesamowita książka, kocham tę książkę po prostu. Te dwie, Mastery of Love i ta książka, to są dwie najlepsze książki, jakie kiedykolwiek przeczytałam. Jest zmieniająca życie i polecam ją przeczytać. 5 języków miłości. Książka mówi o tym, że no, jest... 5 sposobów, na które można odbierać i okazywać miłość. Każdy z nas odbiera miłość na inny sposób. Warto jest zrozumieć, na jaki sposób tą miłość odbiera twój partner albo dziecko. To pozwala zbudować silne relacje, silne związki, silne relacje rodzinne. Jeżeli myślimy o tym logicznie, jeżeli komuś mówimy kocham cię, ale ktoś mówi po niemiecku, to nawet nie wie, że ty mówisz do niego kocham cię. Musisz powiedzieć to w taki sposób, w jaki ta osoba to zrozumie. Jest test, który podlinkuję, można zrobić, jeżeli jesteście ciekawi, jaki macie język miłości, ale polecam tą książkę, szczególnie jeżeli właśnie chce się tworzyć związek, jeżeli jest się w związku, jeżeli ma się... no, dzieci, nie mogę powiedzieć, ale na pewno będę to czytała, jak już będę miała swoje dzieci. Jeżeli chce się mieć jakiekolwiek bliskie relacje pełne miłości, potęga teraźniejszości. Taka bardziej spiritual książka o świadomości, są świadomości. Przeszłość i przyszłość tak naprawdę są iluzją. Czasami za dużo czasu im poświęcamy i książka uczy właśnie, jak skupiać się na teraźniejszości. To nam tak naprawdę przyniesie szczęście w życiu. Usunie to nasze zmartwienia. Kochaj siebie, jakby twoje życie od tego zależało. To jest książka, która właśnie uczy tego miłości do siebie, akceptacji do siebie. Są tam ćwiczenia i różne porady. Miłość do siebie, do samej siebie jest po prostu podstawą czegokolwiek, naszego sposobu myślenia, naszych relacji, więc jest to rzecz, którą warto opanować i pokochać siebie i naprawdę pokochać siebie. Obudź w sobie olbrzyma. To jest książka, która skupia różne założenia psychologii i przekłada to na proste rzeczy, czynności, porady, które możemy my wprowadzić w swoje życie, aby osiągnąć rezultaty jak najszybciej i jak najefektywniej. The Flow to jest książka dla kobiet o cyklu menstruacyjnym. Ona też zmieni życie i nauczy funkcjonowania zgodnie z naszym cyklem. Wielka magia jest to książka o kreatywności. Kreatywność jest czymś, co jest w każdej osobie. Jak czytam tą książkę, to myślałam sobie, o Jezu, nie jestem kreatywna, jestem bardziej logiczna. Książka pomogła mi jakby otworzyć oczy i też dała mi wsparcie w tym, że nie, jednak jesteś kreatywna. Każdy człowiek jest kreatywny, każdy ma coś do powiedzenia i warto czasami sięgać do tej swojej kreatywności żyjąc. Jest to książka To, co wiem na pewno, What I Know For Sure, napisana przez Oprah i to są po prostu jej takie lekcje życiowe. Ona wiele przeżyła i to jest w łatwy sposób. Czytając tą książkę, czujesz się, jakby to była twoja ciocia, która daje ci porady, od której można się nauczyć czegoś. Jedna książka to Jesteś kozak. I to jest książka, która pomoże w stworzeniu wymarzonego życia, w złamaniu takich barier, oporów, ograniczających myśli i sięgnięcie po wszystko, czego się pragnie. Subtelnie mówiąc, to jest książka, która wychodzi trochę naprzeciw książkom o rozwoju osobistym. Mówię o tym, żeby przestać dążyć do perfekcji, żeby przestać się oceniać, a dążenie do perfekcjonizmu, do ulepszenia siebie może powodować w nas wiele takich wewnętrznych głosów krytyki i zaakceptowanie tego, że nie jesteśmy idealni, że mamy jakieś tam błędy, jest tak naprawdę drogą do życia. Każdy z nas ma jakieś niedoskonałości, insecurities i to jest okej. Jak zerwać z nałogiem bycia sobą? Książka mówi o sile medytacji,
o tym, jak zmienić właśnie swoje podświadome przekonania, swój taki autopilot. Żyjemy na autopilocie. Większość rzeczy, które robimy, jest w naszej podświadomości. Czynności, które wykonujemy, myśli, które mamy, wszystko, większość, 99% jest w naszej podświadomości. Książka uczy właśnie, jak zmienić takie oprogramowanie, jak stać się inną osobą, jak zacząć mieć inne myśli, co się przerodzi na inne życie i na inne rezultaty. Potęga wrażliwości. Jest książka, która mówi o tym, jak ważne właśnie jest być wrażliwym, albo jak ważne ściągnąć taką swoją maskę i być sobą, przed innymi ludźmi mówić, jakby być sobą bez żadnych filtrów. Bez takiej blokady, bez obawy bycia zranionym i dzięki temu ma się lepsze relacje z ludźmi, jest się bardziej odważnym tak naprawdę. I z tej książki pochodzi mój ulubiony cytat, który wstawię tutaj, jest bardzo długi, ale który mówi o tym, że osoba, która krytykuje, tak naprawdę nie liczy się, dopóki ona nie jest na team ringu. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi? Ta książka uczy, jak polepszyć umiejętności komunikacji. Książki, w tekście bardziej takim finansowym, to jest Bogaty, biedny ojciec, Rich Dad, Poor Dad. W takiej tradycyjnej edukacji nie jesteśmy w ogóle uczeni na temat pieniędzy, jesteśmy uczeni, że trzeba pracować ciężko dla pieniędzy, a Robert Kiyosaki podkreśla znaczenie inwestowania, a nie odkładania, nie ciężkiej pracy i akumulowania tego, odkładania na koncie bankowym, tylko inwestowania. Ta książka zmienia podejście na temat finansów. Więc tak, czytałam ją około 6 lat temu i myślę, że to jest najlepsza pora, żeby ją jeszcze raz przeczytać. Kolejna książka, Najbogatszy człowiek w Babilonie. Ta książka jest pełna przypowieści, które też pomagają zmienić nasze postrzeganie pieniędzy. To jest łącznie 18 książek, nie trzeba czytać ich wszystkie, ale to są książki, które naprawdę po prostu zmienią życie. To są wszystkie książki, życzę wszystkim miłej lektury i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Thank you.